Hej moi drodzy, witam serdecznie z tej strony Shiro, witam was w grze, w drugim w sumie odcinku z gry Honey, I joined the cult. Kochani, kontynuujemy zarabianie kasy na naiwniakach. Na naszej nowej wieży Nekoni. Już trochę na niej zarobiliśmy. Dobra, idziemy dalej. Znakomicie, najwyraźniej Niko jest światłem ich życia. Powinniśmy wysłać do miasta więcej kompetentnych członków sekty Nekoni, wykonujących powierzone im zadania. Pozostali nie powinni raczej opuszczać ośrodka nigdy. Gdzie ona idzie? O, będzie teraz wiara lecieć. Świetnie. Dobrze by było, żeby ktoś rozgłosił w mieście, jacy jesteśmy wspaniali. Ludzie lubią takie akcje. Wyślij kogoś od razu. Misję. Wyjście z okrzykami. No to umchał? Dartuszu? Przypisz Nikona. Dobra, tylko kto tutaj jest najmądrzejszy? Andzialiście jest najmądrzejsza. Ja raczej będziemy sobie tutaj ogarniać. Możliwe nagrody zwiększone. Zwiększenie wskaźnika PR. Mamy PR 0. Rozpoczynamy misję. Misja przydzielona. Jej powodzenie będzie zależeć od wielu czynników, na przykład od tego, kogo wysyłasz i jak trudne jest zadanie. Sprawdźmy, jak poszło. Zapoznaj się z wynikami misji po jej ukończeniu. Ile czasu? Dopiero udajesz się na misję, tak? Gdzie ty jesteś? Pani Liść. A, już poszłaś. Już sobie poszłaś. Kocur Shiro. Shiro Spooky. Misja ukończona. Sukces 20 PR-u. Krzycz głośno wspaniałości, którą odznacza się Niko. Rezultaty 168 PD Nikon i 20 wskaźników PR. Zdaje się, że mamy tutaj niezłego krzykacza. Dzięki misjom można zyskać różne nagrody i korzyści, takie jak odblokowanie nowych przedmiotów czy zapewnienie dodatkowych zasobów. Personel nie wróci z misji, dopóki nie zapoznasz się z jej wynikami. Istnieje również szansa, że misja wywoła okienko spotkania podczas misji. Są to sytuacje, które wymagają od ciebie podjęcia decyzji. Dopóki się z nimi nie uporasz, misja nie będzie dalej kontynuowana. Teraz utwórz biuro badawcze. No dobra, pomieszczenie. Rozumiem, że coś będziemy teraz robić. Przedmioty, biuro badawcze. Jedno biurko i superkomputer. Superkomputer i biureczko. Umieść przedmioty dekoracyjne standardowo. Standardowo. Dobra, nie będzie tu kwiatek. Nikoi nie podejmą pracy w biurze badawczym, jeśli nie przydzielimy im badań do przeprowadzenia. Zajmijmy się tym teraz. Pokój konserwacyjny. Dzięki temu pomieszczeniu Nikoi mogą robić obchody i naprawiać zepsute przedmioty lub usuwać nieporządek. Oczywiście badamy. Znakomicie, ten wskaźnik będzie wzrastać, gdy Nikoi będą pracować w pomieszczeniu biuro badawcze. Coś idzie? Andzialiść. Po ukończeniu badań będzie trzeba przydzielić im nowe badania do przeprowadzenia. Zaczekaj na ukończenie badań nad pomieszczeniem pokój konserwacyjny, a następnie sprawdź wyniki w menu badania. Widzę, że tu ładnie się bawią. Tej Shiro sobie jadł. Dobra, zaraz zakończymy to. I akurat. Widzę, że my tutaj czegoś potrzebujemy jeszcze. Ty przestałeś pracować? Nie. Biuro badawcze zakończone. Nie, nie ukończy... A, ukończyłeś, dobra. Zdaje się, że to tanie umeblowanie, które kupiliśmy, rozpada się. Ten przedmiot jest uszkodzony. Im bardziej dany przedmiot jest zużyty, tym większe prawdopodobieństwo jego uszkodzenia. Pracownik pomieszczenia, pokój konserwacyjny, będzie patrolować bazę, wypatrując uszkodzonych przedmiotów, zabrudzeń i nieporządku. Przepraszam. Zbuduj pokój konserwacyjny, abyśmy mieli nad tym wszystkim kontrolę. Dobra. Drzwi też potrzebujemy.
i przedmioty. Pokój konserwacyjny, stół warsztatowy. Gdzie ja to mam postawić? Tu. Wózek do sprzątania. Niech będzie tu i wózek z narzędziami. To możemy tutaj walnąć. Znakomicie. Wkrótce ktoś zacznie patrolować bazę. Popatrzmy. Czas zostanie automatycznie wstrzymany do kolejnej sekcji. No i co? Idzie do pracy. Andzia liść. Jesteś najmądrzejsza w sumie tutaj. Możemy kogoś dać jeszcze do badania. Misje PR-owe. Blokowania 20 punktów. Może kuchnię zróbmy? Tak, zróbmy kuchnię. Zanim Nikon znajdzie uszkodzone przedmioty i nieporządek, minie trochę czasu. Aby przyspieszyć sprawy, możemy ręcznie zlecić pracownikom pomieszczenia pokój konserwacyjny szybsze usunięcie konkretnej usterki. Kliknij prawym przyciskiem myszy uszkodzony przedmiot. Popatrzmy, jak naprawia przedmiot. Dobra. Jak nowy? Władze nie patrzą przychylnie na organizacje takie jak nasza. Powinniśmy działać dyskretnie, wzbudzając ich zainteresowania. Ryzyko to wskaźnik negatywnej uwagi, jaką przyciągamy. Pewne zdarzenie, na przykład czyjaś śmierć, spowoduje przyrost ryzyka. Wystąpienie członków sekty niekoniecznie oraz niepowodzenie misji. Zbyt duży przyrost tego wskaźnika może wywołać publiczne protesty skierowane przeciw nam lub interwencje policji. Ryzyko spada powoli wraz z upływem czasu, gdy nie prowadzimy działań, które je podnoszą. Poznana w barze osoba wygląda na zdesperowaną. Sądzę, że do nas dołączy, jeśli ją zaprosimy. W przypadku wyznawców, którzy są już z nami od jakiegoś czasu na karcie, poziom pojawia się przycisk zwerbuj. Próbuj zwerbować teraz tą osobę. Gdzie to było? Na karcie poziom pojawi się... Gdzie to jest? Może u niej? A, wybierz wyznawcę, przepraszam. Werbuj. No, play. Udało się. Lena Sienkiewicz. Witaj na imprezie. Oni zdecydowanie będą potrzebować własnych łóżek, a sypialnia wygląda na zatłoczoną. Polecam rozbudowę pomieszczeń w miarę jak na koni będą dołączać do sekty. Niko mówi mi o wielu różnych rzeczach. Od deszczu ognia piekielnego po przyzywanie gigantycznych ośmiornic. Można to wszystko interpretować dość dowolnie. Gdy już zbudujesz azyl przywódcy, będziemy mogli obrać kierunek rozwoju. Do prowadzenia jakichkolwiek działań potrzebujemy pieniędzy, więc zadbaj o ciągły dopływ wyznawców. Powodzenia. Szukasz lampy magmowej? Masz problem z znalezieniem dokładnie tego, czego szukasz? Masz dość ciągłego przewijania menu? Pomożemy ci. Wielkie wyszukiwanie to świetny sposób na szybkie znajdowanie poszukiwania pozycji menu, pomieszczenia i przedmioty. Możesz zawęzić wyszukiwanie według kategorii lub wpisać tekst w pasku wyszukiwania, jeśli szukasz czegoś konkretnego. Wypróbuj te funkcje, a jej skuteczność wyrwie cię z butów, o ile nosisz buty. Dobra, czyli właśnie w tej chwili zaczynamy nasz grajdołek. Wyższy poziom. Nikoni zdobywają doświadczenie realizując zadania i misje. Dzięki wytężonej pracy awansują na kolejne poziomy, podnosząc swoje umiejętności. Wykorzystaj punkty umiejętności, aby Nikoni mieli wyższe kwalifikacje w określonych obszarach. Ustaw kursor na umiejętnościach, aby zobaczyć dodatkowe informacje o obszarach, na które ma wpływ. Wskazówka, możesz zarządzać priorytetami zadań, które realizują Nikoni, aby mieć pewność, że do odpowiednich zajęć zostaną przypisani wykwalifikowani pracownicy. Dobra, widzę, że tak, tu jest level up. Tu jest 7 up, mamy dwa dostępne punkty umiejętności, możemy dać w inteligencję. To zwiększy szybkość prowadzenia badań. Nie jest to złe. Biegostwo, planowanie misji. Patrolowanie, improwizacja. Dobra, zróbmy inteligencję. Inteligencję na 2 może. Ty będziesz stricte do tego właśnie. Tutaj tobie damy może blef. Blef czy oratorstwo? Oratorstwo jest do tego. Większe szanse werbunku i to chyba. Nie, przyrost pieniędzy. Towarzyskość. W lobby. I to też w lobby.
Lew i towarzyskość. Chociaż nie wiem, czy bym nie wolał akurat jej tutaj. Wiecie, to ona była? Gdzie jest? Andzieliść. O, właśnie, ty mi tutaj jesteś potrzebna. Ja bym dał ciebie do towarzystwa i do oratorstwa, a nie do kartonowym pudle. Czyli to tutaj będzie. Dobra, tobie damy blef i damy ci towarzyskość. Ty będziesz idealna do werbunku. A tobie damy oratorstwo na dwa. Nie wiem, czy Shiro jako sam taki może, czy nie może? No właśnie. To jest studio medyczne. To jest medyczne. O, też w kartonowym pudle. Biuro werbunkowe. Improwizacja. Planowanie, inteligencja, szpiegostwo, rzeźnictwo, empatia. Gdzie to jest kasa? Kasa. No tak średnio bym powiedział. O, sprzedaż detaliczna, dobra. Ty będziesz do tego. I to chyba wszyscy, prawda? Chyba tak. A więc ogólnie, jeżeli chodzi o pomieszczenia, gdzie my możemy budować? Tu możemy maksymalnie budować, tak? Tu możemy. Na razie dobra, zostawmy na razie tak jak jest. Zobaczymy jak gra się rozwinie. Cały czas nam tu wiara wpada. Mamy wpływy. Możemy iść w sumie na misję. Żądanie przywódcy. Twój przywódca czasami będzie stawiał żądanie przywódcy. Należy na nie zwracać szczególną uwagę, bo często za wykonywanie zadań można otrzymać nagrodę lub spotkać się z karą, jeśli nie zostaną spełnione określone warunki. Istnieją dwa rodzaje takich żądań przywódcy. Zadaniami wiążą się określone cele do wykonania, za zrealizowanie których otrzymasz nagrodę lub do czasu ich wykonywania obowiązują negatywne statusy. Patrz poniżej. Zadania, z którymi wiążą się statusy powiązane, są oznaczonym symbolem łańcucha. Większość statusów jest permanentna i mogą one być pozytywne lub negatywne. Niektóre tymczasowe statusy negatywnie są powiązane z zadaniami, po wykonaniu danego zadania są usuwane. Są oznaczone symbolem łańcucha. Wszystkie żądania przywódcy można obejrzeć w zakładce żądania przywódcy w menu ośrodka. Opracuj i zbuduj azyl przywódcy. No dobra. W sprawie przyszłości Shilandia trzeba dokonać wyboru. Ludzie muszą mieć jakiś cel, do którego będą dążyć w życiu. Zbuduj azyl przywódcy, byśmy mogli podjąć decyzję co do kierunku, w jakim powinno zmierzać całe to nasze przedsięwzięcie. No dobra. No dobra, poprawa nastroju, ukazanie, dodatkowa wiara. Pokój rekreacyjny, niech to będzie. I potrzebujemy pokój przywódcy, tylko tutaj. Przedmioty, biuro badawcze, pokój konserwacyjny, stołówka, sypialnia, łazienka, lobby, kuchnia. No właśnie, ale tu nie ma czegoś takiego. No nie widzę. Jest kuchnia, jest stołówka, jest sypialnia, ale nie ma nic innego. Przywódca. Jak zrobić to, co chcę zrobić? Czy to może w badaniach jest dopiero? Biuro werbunkowe, terapia. Limit wzmocnienia pomieszczeń, basen objaśnień. No nie widzę tutaj nic takiego. A raczej tak daleko by tego nie dali. Azyl przywódcy, jest! Kurde, dopiero tu? O matko bosko. Nie, zarób to. Czyli i tak teraz nie mamy. Możesz teraz budować pomieszczenie kuchnia. Przed przystąpieniem do przygotowania posiłków trzeba kupić składniki. Można to zrobić na karcie zamów w menu pomieszczenia kuchnia.
Po kupieniu składników możesz przejść na kartę przygotuj i zacząć przyrządzać nowych wyszukiwanych posiłków dla członków sekty na koni, które nie tylko zaspokajają ich głód na dłużej, ale przy okazji poprawią im nastrój. Dobra. Po pierwsze, musimy sobie znaleźć miejsce na jakieś właśnie chatki. Mamy w tej chwili ile tych ludzi? 9 nekonów, mamy 10 tysięcy kasy. 6 nekonów, przepraszam. Więc ja bym zrobił to w ten sposób. Ale możemy to zrobić gdzieś na końcu. To nie przeszkadza w ten sposób. 5 na 5? Nie, no troszeczkę więcej. 7 na 7 może być. 8 na 7, 7 na 7. Kurde, nie chciałem tak. Zjebałem to. Jedna betonowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie, to ma być tak. 5 na 5 w środku. O, właśnie. Niech będzie to tak. Tak, rozmiar 5 na 5, 7 na 7 znów. Ale to też mi się tak nie podoba. No, 7 na 7 i 7 na 7. Teraz możemy bez problemu zrobić sobie te ściany betonowe. Raz. Dwa. Mamy 4 domki, potrzebujemy jeszcze 2. Jeszcze musimy porobić, kurde. Fundamenty betonowe. 7 na 7 i 7 na 7. Tylko wizor ta kasa topnieje w oczach, oj topnieje. Dobra, mamy w miarę. W miarę, drzwi. Na razie mi zrobimy takie wejścia. I teraz pomieszczenie sypialnia. Jedno, drugie, trzecie, kurde, czwarte, piąte i szóste. Tu chyba razem z naszym przywódcą to liczy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie typ pomieszczeń, wyszukaj pomieszczenie. Członek sekty. Sypialnia. A nie, to mamy przedmioty. Sypialnia, tu jest. Łóżko, brudny materac. Zanim to zrobimy w ten sposób. Przestrzeń do przechowywania. Pojedynczo dla każdego. Tak. Zróbmy im tu jeszcze może coś ozdobnego. Dajmy im po lampce jakiejś. Prestiż 3. Albo po kwiatku. Jest 300, no sporo. Dobra, no ale troszeczkę jest lepiej. Czy ja mogę teraz komuś tą sypialnię dać, czy nie? Chyba nie mogę. A czy ja mogę usunąć przy... O, właśnie mogę. Kasę nam nie oddaje. Pomieszczenie, usuń pomieszczenie. Anuluj przypisanie pomieszczenia. O, właśnie. O to chodziło. Tu do łazienki możemy dać jeszcze, przynajmniej na daną chwilę, póki jeszcze nie mamy tutaj nic, możemy dać tutaj drzwi, żeby oni sobie mogli wchodzić. Myślę, że na razie od nich tak to zostanie. Mamy dla wszystkich. Dla wszystkich mamy wszystko. Rzuć ich na pożarcie świniom, Shiro. To kazanie, o której tu miało być? Gdzie to miało być kazanie? Gdzie to się robiło? Gdzie to się robiło? Wyznawcy? Nie. Misje. Dobra, idziemy na misję najpierw. Ja nie mogę, brak dostępnych misji. Boskie natchnienie. Zbuduj azyl przywódcę, by wybrać swój motyw.
Kazanie, tu jest. O 22, gdzie to jest godzina? 13. Kazanie niech będzie 18. Może być? Oj. Niech będzie w ten sposób. Czy my możemy tych ludzi na przykład jakoś nagabywać? Nieznana osoba. O, ktoś idzie chyba. Dołączę. Dobrze, przychodźcie, przychodźcie. Niech się święci Shiro. Dawaj kasę, dawaj. Gimme, gimme. O, tu masz kolejne ulepszenie? Czy ty masz kolejne ulepszenie? No. Tak, ty masz kolejne ulepszenie. Nie, ty masz pierwsze ulepszenie. Czemu tu osoby robią nie te, co potrzeba? Halo. Nie koni. Ty miałeś być inteligentna. Umiejętności i cechy. Inteligencja 2. Jak tutaj przypisanie zmienić? Priorytety. Kurwa, nie pamiętam, co tam, kto był czym. Milena Matusiak ma być... Pokój konserwacyjny, lobby. Biuro badawcze, wysoki priorytet. Niech będzie. I ty inne rzeczy masz mieć X. 18 godzina. Dobra, następna osoba to jest Kaja Kasprzak i ona ma sprzedaż detaliczna. Kaja Kasprzak. Ty masz być w studio medytacyjne. I masz być w kartonowe pudło. To masz ignorować, to masz ignorować, to masz ignorować. A to, że ty wolisz ten huk. Ojej, szkoda, że nie wiedziałem o tym. Byśmy zrobili z Leny werbunkę. Ale dobra, zrobimy, nie wiem, jakąś lecznicę czy coś na niej. I tak, Andzia Liść, ty jesteś towarzyska. I ty masz iść na werbunek. Andzia Liść, ty masz iść na werbunek. I Andzia, masz iść do lobby. I do kartonowego pudła. To masz ignorować całkowicie. Lena Sienkiewicz, Liwia Skrzypczak. Tu masz ulepszenie. Masz tu jakiś problem, musi do toalety. A jakie masz, jakieś perki czy coś? Kwała depresja. Ty nie masz nic tak naprawdę. Więc w teorii tobie możemy dać, nie wiem, gotowanie? Szybkość patronowania, planowanie misji. Nie no, możemy ci dać teoretycznie. Ale nie, tego nie ma tutaj. Rzeźnictwo jest na leczenie. Lecznica. I w empatii musimy tam iść, kurde. Dobra, dajmy ją może na planowanie i konserwację. Co wy na to? Oratorstwo. Planowanie na pewno nie damy. Niech to będzie nasz taki... O właśnie, damy jej improwizację. Nie, nie improwizację, przepraszam. Planowanie i szpiegostwo. Planowanie i szpiegostwo. I ty będziesz Livia Skrzypczak
udzielała się w pokoju konserwacyjnym. Nie mamy jeszcze nikogo do kuchni, ale naszej kuchni w sumie nie mamy, więc luz. Do innych rzeczy ty się nie nadajesz na razie, więc tego nie rób po prostu. No ale na to tak, po prostu. Na pewno nie będziesz do biura badawczego chodzić, to jest pewne. I nie będziesz na pewno w lobby siedzieć, ani w studiu medytacji. Dobra. Myślę, że w miarę ogarnęliśmy. Jest kolejna msza. Niko patrzy. O 18 to nie jest dobry moment, ewidentnie. Pieniądze. Minus 5000. A, bo to ogólnie jest, że tak powiem, cały postęp nasz. Dobra. Luz bluz. Wszyscy się rozchodzą teraz szybko. O, i sobie poszli. Niedobrze, niedobrze. Na pewno zmienimy sobie czas z tego wszystkiego. Kazanie jednak na 22 było spoko. Mogę wziąć sobie całe te pieniądze. No możesz. Czas na rebranding. Wybór stroju członków sekty mógł wydawać się najlepszą decyzją modową w chwili jej podejmowania, ale jak wszyscy wiemy, gusta się zmieniają. Jeśli masz wątpliwości co do którejkolwiek z decyzji, możesz się zmienić w menu sekta. Przegląd u dołu po lewej, za naciśnięciem przycisku dostosuj. Ale mi się podoba. Naga sekta, naga broń. Czemu nikt, kurde, nie siedzi teraz jak powinien? Inteligencja. Która to jest? Biegostwo to jesteś ty chyba, tak? Nie, sprzedaż detaliczna. To też nie ty. No, weź. Elena Sienkiewicz. To jesteś ty. Blepi towarzystkoś. I czy ty możesz tutaj, do której możesz pracować? Czy ty masz tutaj przypisany czas? Chyba nie masz. A jest, dobra. Czas wolny. Nie ma. Praca. Od 6 do 20. 10 godzin w sumie razem ze snem wolnego czasu luz. Jest spoko. Ja wam wszystkim muszę tak zrobić. A ci jeszcze medytują? Was porąbało? Ludzie, jest 12. To jest kurwa najwyższy. Wynocha mi stąd. Wynocha, gnoje. Póki wyśpicie, to mogę wam zmienić w sumie to wszystko. Praca. Które ja zmieniałem? Livi, do 20 masz pracę. No i tu też do 20. Od 6. Zarąbiście. 6. Praca. Tu też praca. A ty to masz wyjebane całkowicie, Shiro. Ciebie to nie interesuje. Automatycznie zapisano, świetnie. Mam 5 prawie tysięcy gotówki. Niezbyt dużo, ale jako taka. Pokój rekreacyjny. Dalej robimy. Odblokowano misje PR-owe. Zwiększenie wskaźnika PR. I tu mamy czas trwania misji 4 godziny. Inteligencja. Andzia jest taka najbardziej chyba odpowiednia. No właśnie, to nasza osoba w biegostwie. A, tylko tu się rzeźnictwo liczy. Andzia, lecisz.
Werbunku nie będzie żadnego. No poszła? Poszła. Akurat 4 godzinki, bez problemu. Cztery godzinki na luzie. Aż co do misji PR-owych, możesz wreszcie zacząć budować naszą markę. Pracujemy wytwale nad podnoszeniem naszej reputacji, będziemy mogli zyskać wyższy status i zainteresowanych bardziej szacownych osób. To serio, dzisiaj się nie mogę wysłowić. Ja nie wiem, robię ten drugi odcinek pod rząd, ale jest tragedia. Musisz kierować aktywną misją. Dopóki tego nie zrobisz, misja nie posunie się naprzód. Zrób to teraz. Przed barem widzisz tłumek niecierpliwych klientów. Jeden z nich pociąga łyk świeżo przygotowanego koktajlu i natychmiast z obrzydzeniem wypływa płyn. Barman próbuje przedstawić swój punkt widzenia, ale chyba bez powodzenia i po chwili wycofuje się. Ten człowiek potrzebuje mojej pomocy. Nie zostaw kelnera, niech sobie cierpi. No dobra. Czując w skroniach tętniącą krew, przeskakujesz przez kontuar, aby pomóc żałosnemu barmanowi. Oczy mu rozbłyskają radośnie, gdy zgadza się o twoją pomoc. Pierwszy koktajl, który mam do wykonania, to gin z tonikiem, ale nie mam pojęcia, jakie są do tego potrzebne składniki. Płyn chłodniczy i ten. No nie, no gin z tonikiem. Na pewno siebie, pełne zawodostwo. Ktoś jeszcze mu zamówił mojito. Znam większość składników poza głównym, z czego się to robi. O kurde, nie pamiętam, czekajcie, muszę sprawdzić, no właśnie. Nie pamiętam. Ale chyba rum. Rum albo gin, wódka na pewno nie. Mojito. Skład. Rum. Smakowało im. Potrzebuję też margarity. Powiedz mi, jaki jest główny składnik, resztę sobie już ogarnę. Margarita. Składniki. Jezu. Teraz wychodzi jaki ze mnie alkoholik. Ej, bo to są różne. Tequila, brandy. Ale nie ma. Dobra, tequila. Ratujesz mi życie. Klienci znów są zadowoleni. A kiedy klienci są zadowoleni, ja też jestem zadowolony. A kiedy jestem zadowolony, to chyba ty też. Przynajmniej taką mam nadzieję. Rezultaty 30 PR, 45 wpływów. Misja dalej trwa. Czemu to wszystko się... A. Ok, ok. Minus 15. O, i kasę też zużywają, dziady jedne. Popatrzę, który pierwszy tu wejdzie. Oczywiście nie. Jaki dokładnie kolor ma rodzynka? Nie, bo musimy już kończyć, kurde. Kurde, kurde, kurde. Wracaj, wracaj. Wracaj z tej misji. Wracaj z tej misji. Dobra, kasę generują, generują. Musisz prowadzić dziennik? Nikt nie mogą mieć wyznaczone przerwy obiadowe o różnych porach, tak aby w pokojach terapeutycznych zawsze była obsługa, a napływ pieniędzy był utrzymany. Możesz to dodawać harmonogram, dobra, to już wiemy. Misję, ukończ misję. 6 wiary, 13 wpływów, 25 rozgłosu i 16 niestety wskaźnika ryzyka. Dobra. Moi drodzy, a my to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Widzimy się na pewno jeszcze w jednym odcinku z Honey, I'm joining a cult. To jest pewne. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej.